Uroczystość Bożego Narodzenia w Lwowskiej Bazylice Metropolitalnej. W dniu 25 grudnia z okazji uroczystości Narodzenia Pańskiego w Lwowskiej Bazylice Metropolitalnej w Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny mszy świętej przewodniczył metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki wraz z proboszczem katedry księdzem prałatem Janem Niklem. Uroczystą mszę świętą odprawiono w intencji sprawiedliwego pokoju dla zmęczonej wojną Ukrainy. Po mszy świętej tradycyjnie odbył się koncert kolęd w wykonaniu chóru imienia świętego Jana Pawła II Bazyliki Metropolitalnej w Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. To jest bowiem ciało moje, wszelka cześć i chwała. Ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Mówiłeś nam dzisiaj o nadziei. Chrystusowe narodzenie daje nadzieję. Nadzieję na wieczność w radości nieba, ale także nadzieję na życie w pokoju, we wzajemnym zrozumieniu już tutaj na ziemi. Mogący Ojciec i Syn i Duch Święty.